sobotnim Dzień Dobry TVN postanowiła Pani zdradzić nowe fakty ze swojego życia. Postanowiła Pani opowiedzieć o swojej chorobie. Z jakim odbiorem Pani się spotkała? Ja myślę, że to takie nie są nowe fakty, ponieważ były już wywiady na ten temat, jak gdzieś o tym mówiłam. Natomiast może było to traktowane bardziej z przymrużeniem oka, może też nie do końca jakby inaczej. W zestawieniu z reportażem o mojej fundacji, o moich działaniach na rzecz osób chorych na raka, stwardnienie rozsiane rdzeniowe, zanik mięśni, to dało dużo większy wydźwięk. Spotkało się to z mnóstwem podziękowań, mnóstwem sympatycznych sytuacji, w których piszą do mnie ludzie chorzy na raka, że dałam im ogromną nadzieję, że ta moja siła jest zaraźliwa. Jakby nie spotkałam się absolutnie, no dziwne by to zresztą było, z żadnym hejtem. Uważam, że należy oswajać się z pewnymi rzeczami, należy społeczeństwo oswajać z pewnymi rzeczami, bo my głównie w fundacji na samym początku, wtedy kiedy się zajmujemy naszymi podopiecznymi, to sztab naszych psychologów walczy z tym, żeby się nie wstydzili swojej choroby, żeby nie bali się wyjść na ulicę, żeby nie wstydzili się tego, że gorzej wyglądają, że czasami wyglądają drastycznie. To nasza ukochana Aneta kosmetyczka dba o to, żeby dziewczyny czuły się komfortowo i żeby ich skóra wyglądała zdrowo, mimo że nie jest zdrowa, żeby obrzęki limfatyczne dzięki Anecie kosmetycznej, naszemu wspaniałemu masażyście, znikały z twarzy, z ciała, żeby nasze makijażystki, które wykonują makijaż permanentny, tam gdzie nie ma brwi, powstają brwi. Myślę, że to są bardzo ważne rzeczy, że tak się czujemy często, jak wyglądamy. I w chorobie chyba najgorsze jest to, że niestety nie wyglądamy. Więc my uczymy z jednej strony oswoić duszę, z jednej strony uczymy pokazać, że rak to nie wyrok, że choroby śmiertelne, bo się głównie zajmujemy chorobami śmiertelnymi, trwałymi kalectwami, że to nie jest wyrok. Jedna z naszych radnych fundacji, kilkanaście lat temu jeszcze moja podopieczna, dzisiaj już mnie wspiera i równo ze mną odbiera nagrody, nawet wyższe ostatnio, gdzie odbierałyśmy specjalne lodołamacze. Agata boryka się od lat z rdzeniowym zanikiem mięśni. I ona w międzyczasie, jak się poznałyśmy, zakochała się, urodziła dziecko, walczy z tą chorobą, nigdy z tego wózka nie wstała. I zawsze mówię o tym, że wózek jest jej wielkim atutem. Ludzie powinni mówić, ale mówić wtedy, kiedy są na to gotowi. Wtedy, kiedy ja chorowałam, tak jak powiedziałam w TVN-ie, nie chciałam o tym mówić. Czy nie byłam na to gotowa? Byłam, ale moja rodzina nie była gotowa, żebym o tym mówiła w telewizji. A poza tym też jestem osobą, która nie lubi współczucia. Wolę, żeby mnie obrzucano błotem, niż lano nade mną łzy. Z dwojga złego wybieram ten drastyczny element.